Cześć kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie do Krainy Kosmetyków. Dziś po raz kolejny pokażę Wam troszeczkę inny produkt, bardzo niszowej firmy i tak jak ostatnio zabrałam Was na daleką Syberię, żeby pokazać Wam kosmetyki Naturia Syberiki, to tym razem jesteśmy tu u nas w kraju. Jeżeli nie widzieliście jeszcze filmiku z recenzją i testem na żywo mydła Detox, to jak najbardziej odsyłam Was do tego filmiku. Teraz zajmiemy się dla odmiany nie pielęgnacją twarzy, a pielęgnacją naszych dłoni. Ponieważ ta część naszego ciała wydaje mi się, że bardzo często jest przez nas niedopieszczona. Więc jeżeli macie chęć ze mną zostać, to zapraszam Was. Marka jest dosyć mało znana na naszym rynku. Jest to Synesis. Kosmetyki takie bardziej ekskluzywne. Kosmetyki do pielęgnacji, jak i taka bardzo mocno okrojona kolorówka. Produkt, o którym chcę Wam dzisiaj powiedzieć i chcę zrobić ten test na żywo, to dwufazowy solny peeling do dłoni z 9 składnikami aktywnymi. Tak jak widzicie, buteleczka jest bardzo ładna. Tu widać właśnie to rozdzielenie tych dwóch formuł, czyli peelingu solnego plus właśnie tej fazy olejowej. I te aktywne składniki, które są zawarte w tym produkcie, to o dziwo burak cukrowy, olej kokosowy, olej z pestek winogron, olej z orzechów makadamia, olej z awokado, olej z wiesiołka, masło z słodkich migdałów, witamina E i C i coś takiego, co bardzo często przekręcam nazwę, squalan. To jest taka substancja naturalna, która jest bardzo przyjazna dla skóry i jest nawilżająca. Za chwilę moja opinia o tym kosmetyku i test na żywo, także bardzo serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że ten produkt Was zainteresuje. Moje odczucia po używaniu właśnie tego peelingu dwufazowego. Po pierwsze, zdecydowanie odstraszyła mnie cena, jeżeli chodzi o ten produkt. Ja też miałam wrażenie takie, że jeżeli to jest dwufazowy, solny peeling do dłoni, to jest troszeczkę takie przegadane, że ten produkt jest takim produktem typowo marketingowym, że na pewno jest bardzo ładnie podany, bardzo fajna formuła, ale zdecydowanie jego właściwości nie będą aż tak atrakcyjne. Ale ja nikogo tutaj nie chcę oszukiwać, ja uwielbiam takie produkty, uwielbiam takie perełki. Takie perełki też chciałabym Wam pokazywać właśnie, Wam przedstawiać, prezentować, po to, żeby po prostu pokazać Wam zupełnie coś innego, takiego niedrogeryjnego, nie dublować tych produktów, ponieważ bardzo często w tych recenzjach, w opisach naszych filmików właśnie YouTube'owiczek te produkty się powtarzają, więc a ponieważ ja kocham kosmetyki, moim zamysłem jest też pokazywać Wam kosmetyki trochę inne. Zniechęciła mnie cena, zniechęciła mnie formuła i muszę powiedzieć, że podchodziłam do niego tak kilka razy. Pierwszy raz testowałam go w grupie, inne osoby były totalnie zachwycone, ja byłam troszeczkę tak zdystansowana, stwierdziłam, że muszę go po prostu troszeczkę dłużej poużywać, że też chcę zobaczyć, czy jego działanie jest takie długofalowe, czy to jest takie działanie typowo doraźne, więc zrobię sobie peeling i właściwie w kilka godzin po jego zastosowaniu będę miała właśnie takie miłe, sympatyczne odczucia, a później po prostu skóra wraca do swojego stanu pierwotnego. To teraz zdecydowanie więcej tych rzeczy na plus, ponieważ jeżeli miałabym go oceniać tuż po zastosowaniu, to muszę powiedzieć, że idealne słowa, żeby oddać jakby dokładnie to, co czuję po użyciu tego peelingu, to muszę powiedzieć, że skóra jest aksamitna, miła w dotyku, napięta. Naprawdę bardzo fajne odczucia zaraz po zastosowaniu. I nie ukrywam, że ma się chęć dotykać własnych dłoni, ponieważ już po zastosowaniu tego kosmetyku, tak jak w przypadku innych form oleistych, nie mamy potrzeby smarować i aplikować jakiś krem do rąk na te nasze dłonie. I ten efekt tego użycia tego kosmetyku pozostaje z nami zdecydowanie na dłużej. Jest bardzo miły, bardzo sympatyczny.
Bardzo fajnie też działa na właśnie nasze skórki wokół paznokci. Na pewno to też jest bardzo fajny produkt dla skóry dłoni mężczyzn, bo mężczyźni mają tak bardzo często takie niedopieszczone, niedopielęgnowane dłonie, więc dla Waszych partnerów na pewno to też jest bardzo fajny produkt. I co sobie pomyślałam, czy ja sama po raz drugi zdecydowałam się kupić ten produkt, to muszę powiedzieć, no, że niestety nie, ponieważ ja ciągle gonię i biegnę za tymi nowościami, więc kupiłam go raz, przetestowałam i mam ochotę na więcej. Ale też będzie mi bardzo trudno znaleźć, czy to na przykład jakiś zamiennik tańszy tego produktu, czy to jakikolwiek inny zamiennik właśnie w takiej formie, jak jest ten, ponieważ widać, że jest to produkt taki, który jakby wypłynął z serca osoby, która go tworzyła, która go urodziła. Jest to na pewno duży ukłon w kierunku właśnie tej osoby, która i osób, które zdecydowały się o pojawieniu takiego, a nie innego produktu na naszym rynku, ponieważ jest to produkt naprawdę bardzo, bardzo niszowy, a co za tym idzie, no, bardzo ekscytujący w swojej formule. Dobrze. Cóż chciałabym powiedzieć na koniec? To, że bardzo serdecznie zapraszam Was teraz na test na żywo tego produktu. Starałam się stworzyć go w takiej samej atmosferze, jaki jest produkt, bo dla mnie ten produkt jest taki trochę produktem spa. Takim produktem na zdecydowanie bardziej wyjątkowe chwile w naszym życiu. Bardzo też miłe doznania. Więc jeżeli macie ochotę właśnie zostać i zobaczyć ten test na żywo, to bardzo serdecznie już teraz zapraszam. Na oczyszczoną skórę dłoni nanosimy peeling, który oczywiście musimy wcześniej wymieszać. Sprawdzamy, czy wszystko zostało wymieszane, odwracając butelkę do góry dnem. Jest pusta, więc nasza substancja jest całkowicie wymieszana. Przystępujemy do peelingu. Niewielką ilość nanosimy na dłoń, peeling jest wodnisty. Następnie masujemy skórę bardzo delikatnie, ponieważ peeling też jest dosyć mocny. Jego formuła jest, tak jak już wspomniałam, oleista. Troszeczkę przypomina to suchy olejek w zetknięciu ze skórą. Wykonujemy bardzo delikatny, powolny peeling naszych dłoni. Słuchajcie, peelingowanie skóry dłoni tym peelingiem to jest naprawdę czysta przyjemność. Zapach jest taki bardzo ziołowy, bardzo sympatyczny. Wcieramy to bardzo, bardzo delikatnie, tym bardziej, że jest to właśnie taka konsystencja oleista, jest to też bardzo przyjemne na pewno dla naszych skórek wokół paznokci. Po wykonaniu właśnie takiego peelingu nasza skóra naprawdę jest bardzo fajnie odżywiona, jest też pozbawiona suchych skórek i na pewno jest bardzo, bardzo delikatna. A tak jak wspomniałam, zapach ziołowy, ale też bardzo przyjemny, delikatny. I cóż teraz? Po wypeelingowaniu, kiedy już czujemy, że nasza skóra dłoni wymaga zanurzenia w wodzie, zanurzamy. Bardzo fajnie jest wtedy wykonać taką kąpiel naszych dłoni, czyli pozostawić te dłonie na chwilkę jeszcze właśnie w wodzie, w której spłukujemy ten peeling, ponieważ ta woda już wtedy też zyskuje takich właściwości natłuszczających i nawilżających dla naszej skóry. Także jeżeli dysponujemy czasem, możemy właśnie wykonać sobie taki bardzo przyjemną kąpiel naszych dłoni. Po tym, jak już zmyłyśmy produkt z dłoni, fajnie jest jeszcze spłukać nasze dłonie oczywiście taką dosyć letnią wodą. I osuszyć dłonie ręcznikiem.
Smetek na dłoniach pozostawia taki bardzo delikatny filtr, który następnie się wchłania. Muszę powiedzieć, że jestem oczarowana tym kosmetykiem. Nie tylko ja, ponieważ większość osób w mojej pracy testowało właśnie ten produkt i każda z kobiet była po prostu zachwycona tym oto peelingiem. Także serdecznie Was zachęcam do przetestowania i to był pokaz takiego dosyć innego produktu od całej reszty dostępnej w naszych drogeriach. Na pewno na minus jest to, że ten produkt jest dosyć drogi, ale no niestety taka jest jego wada. Ale ma bardzo dużo zalet. Kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Wykonałam go w bardzo miłej atmosferze przy użyciu takich mało nowoczesnych urządzeń jak dzbanek i miska z wodą, którą wypożyczyłam w pewnym sklepie, o którym już niebawem opowiem Wam w następnym filmiku. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Pa!